z tym cudownym chasydzkim hymnem pojawia się kolejna postać związana z Lublinem, z jego magią. Najsłynniejsza chyba obok widzącego z Lublina. To znany Państwu na pewno bohater opowieści Izaaka Baszewica Zingera Jasza Mazur, czyli tytułowy sztukmistrz z Lublina. W tej pieśni hasyckiej Bóg kocha artystów, Bóg kocha sztukmistrzów. Bóg pokochał też Jaszę Mazura. Wyjeżdżał on z Lublina, aby czarować świat różnymi sztuczkami. Prowadził bardzo rozpustne życie, ale w pewnym momencie Bóg zlitował się nad nim, grzesznym, i sprawił, że podobnie jak widzący z Lublina, jak Leszek Czarny, przybył z powrotem do swojego rodzinnego miasta i stał się świętym. Ludzie nazywali go rabinem, nazywali go cudotwórcą. Czyż sztukmistrzowie, którzy pojawiają się w tej balladzie, która przenosi nas przez kres razem z tym koniem unoszącym monotonnie głowę w świetle księżyca, razem z tym życiem, półżyciem sennym, przenoszą nas w ten lepszy świat poprzez muzykę, zabawę i taniec. Bóg kocha hasydów najbardziej wtedy, kiedy się bawią. Wtedy nie ma do nich dostępu zło. To właśnie oni są aniołami upadłymi, zanim ruszył czas. Tak jest w tej hasyckiej pieśni. To właśnie oni chcą wzlecieć nad otchłań, zacząć wszystko jeszcze raz. To oni są wybranym ludem Boga. To dzięki nim świat nadal istnieje w swoich posadach. To oni odpędzają te czarne niedźwiedzie nocy. Nie tylko od Lublina. Podróżują przecież po całym świecie. Magia i nauka znaczą mniej niż sztuka. Ognisty miecz ochrania ją. Zatem po wieki wieków będzie trwał w człowieku żal, że słowa kruche są. Jest chyba najważniejsze przesłanie tego hymnu hasyckiego. Sztuka jest wieczna. Sztuka znaczy więcej niż magia i nauka. Tylko pozostaje żal w człowieku. Pozostaje smutek, że słowa są takie kruche. Są takie delikatne, łamliwe, jak niektóre kwiaty, ale przecież trwają. Nie byłoby dzisiaj naszego spotkania, nie byłoby wieczoru poezji, gdyby nie przetrwały te zaklęte słowa poezji Józefa Czechowicza, słowa pieśni hasyckiej, te zaklęcia, które rozszyfrowywał profesor Banas. Ten koń, który monotonnie unosi nas przez kresy, kieruje naszą uwagę ku temu, co ostateczne, ku temu, co stanowi jakiś kres, ku temu, co nie jest już życiem, a staje się śmiercią, obumieraniem, kruchością słowa. Zmierzamy teraz przez kresy ku tamtej stronie. Również po niej, obok tego niezwykłego portretu lubelskiej prowincji, magicznego miasta Lublina, również o niej, po tej drugiej stronie, pisał Czechowicz. W tym najdojrzalszym, najwspanialszym swoim zbiorku poetyckim, Ballada z tamtej strony.
O śmierci nic już nie wiem. O czarne okna i powieki, trzepoce motylami, pachnie sośniną, modrzewiem. Dotyka co noc z nami za cichej rzeki, gdzie mgła, noga za nogą, wlecze się w ciemny zakąt, trzyma w skrzynce niebieskawy akord, skrzynki otworzyć nie mogąc. Życie jest snem krótkim, mówi głos z prawej strony, życie jest snem krótkim, wtóruje ze smutkiem głos lewy przyciszony. Życie jest snem krótkim, to trzeci, nieodgadniony. I zbija się w szare niebo mgła z nieznanego oblicza, a czas, a ziemia dziewicza. O dlaczego wzrok twój nie schodzi z przedmiotów pod oknem leżących na stole, z godziny, w której żem się rodził, ze skrzynki zamkniętej jak boleść, z umarłych rąk Czechowicza. W finale tego tytułowego wiersza tomiku Ballada z tamtej strony pojawiają się umarłe ręce Czechowicza. Czechowicza, który stwierdza: o śmierci nic już nie wiem. Cóż można wiedzieć o śmierci, kiedy nie przekroczy się tej ostatecznej granicy, kiedy nie zamknie się oczu, kiedy noga za nogą nie powlecze się w ciemny zakąt, kiedy nie będzie można już otworzyć tej czarnej skrzynki. Życie jest snem krótkim. Życie jest snem. To przecież Calderón de la Barca. To wielka literatura hiszpańska, dramat renesansowy. To wielka mistyka hiszpańska również. Życie jest snem krótkim. Snem, który stanowi taką bramę do innego świata, do tego ciemnego zakątu, o którym nic nie wiemy. Ballada z tamtej strony, z tamtej, z której nie można już powrócić. Nie można przecież przepłynąć przez Styx, przez rzekę Letę, Acheron. Nie można już stamtąd powrócić. Nie udało się to nawet mitologicznemu Orfeuszowi. Życie jest snem krótkim. Głos jeden, drugi, trzeci wtóruje ze smutkiem. Modlitwa żałobna, że pod kwiatami nie ma dna, to wiemy, wiemy, gdy spłynie wzdłuż ogniowa kra, wszyscy uśniemy. Będzie się toczył wielki grom z niebiańskich lewat, na młodość pól, na cichy dom, w mosiężnych gniewach. Świat nieistnienia skryje nas wodnistą chustą. Zamilknie czas, potłucze czas, owale luster. Póki się sączy trwania mus przez godzin upływ, niech się nie stanie, by ból rósł, wiążąc nas w cukły. Chcemy śpiewania gwiazd i raw, lasów pachnących bukiem, świergotu rybitw tnących staw i dzwonów, co jak bukiet. Chcemy światłości muzyk twych, dźwięków topieli. Jeść da nam takt, pić da nam rytm i da się uweselić, którego wzywam tak rzadko, panie bolesny, skryty w firmamentu konchach, nim przyjdzie noc ostatnia. Od żywota pustego, bez muzyki, bez pieśni, chroń nas. Tę modlitwę żałobną, pochodzącą z tomiku Nuda Człowiecza, napisał Józef Czechowicz po śmierci Karola Szymanowskiego. Że pod kwiatami nie ma dna, to wiemy. To wiemy. Ale nie jesteśmy w stanie się z tym pogodzić. Rośnie nas ból, rośnie w nas mosiężny gniew. Choć ten świat nie istnieje, nas kiedyś skryje. Choć zostaną podłuczone owale luster. Ale jest w tej modlitwie żałobnej też wielka tęsknota za pełnią życia.